czekający na zbieg na 2000 metrów mężczyzn. Oczywiście rozgrywany w seriach na czas, dwie serie. O kolejności zadecyduje ranking czasów. 16 zawodników, aż w pierwszym, 16 zawodników też w drugim biegu, w sumie 32 zgłoszonych do rywalizacji o medale. Rekord Polski Piotra Krupy z Olsztyna z 2000 roku 5:31:63. Natomiast jeśli chodzi o poprzednie edycje Małego Memoriału, w Tarnowie wygrał Adam Majewski z Parasola Wrocław, w Słupsku zaś najlepszy okazał się Krzysztof Zieliński, zawodnik LKS-u Zorzy Gdynia, który wyprzedził Wojciecha Kozłowskiego i Adriana Pępusia. Tutaj, jeśli chodzi o faworytów, no to numer 854, zdecydowanie Maciej Janicki, jedyny, który biega poniżej 6 minut, zawodnik AZS-u UWM Olsztyn, zawodnik, który w Słupsku startował na 600 metrów na przykład i tam zajął 8 miejsce. Rekord Polski wyśrubowany 5:31:63 Piotra Krupy. Myślę, że trudno będzie się zbliżyć do tego wyniku. No to Janicki 20 sekund wolniej, 5:51:74 w tym roku. Także nawet zakładając te kilka sekund, które potrafią zawodnicy uszczknąć w trakcie rywalizacji, no to jednak trochę chyba może brakować. Janicki na razie w środku stawki. Kacper Hryniszyn na czele, reprezentant AZS-u AWF Warszawa z rekordem życiowym 6:09:52. Drugi jest z numerem 300 Kacper Kurowski z Azymutu Pabianice. Ale mamy tutaj dużą grupę tak naprawdę. Chociaż wydaje się, że ta pierwsza piątka zaczyna lekko uciekać reszcie stawki. I na końcu, jeśli się nie mylę, tej grupy jest faworyt Maciej Janicki. Tu mamy z numerem 193 Marcina Kusza. Też chyba był z numerem 686 Jakub Świerczyna. Prowadzi cały czas Hryniszyn, no ale on taki pociąg ma za swoimi plecami, więc... I to tempo znowu spadło. Widać to po tym, że ta druga grupa doszła spokojnie tą pierwszą. A to jednak Antoni Grabski, a nie Jakub Świerczyna, numer 895, z dziesiątki Białogard zawodnik. Taki strój kojarzy mi się, nie wiem czemu, ale z reprezentantami Słowenii, bo w takich barwach na stadionach lekkoatletycznych można ich zauważyć. Mistrzostwa Polski rozgrywane są w krajowej obsadzie. Zdarzały się w historii oczywiście takie starty zawodników spoza Polski. Nieklasyfikowanych w mistrzostwa kraju, ale mogli walczyć o wyniki, rekordy życiowe. A przy okazji czasami pomagali Polakom uzyskiwać wartościowe rezultaty. No i znowu piątka z przodu. W tym samym składzie osobowym chyba. I znowu na końcu Maciej Janicki, ale on nie ma problemów z utrzymaniem się w tej grupie. Taka strategia, żeby nie być na pierwszych miejscach, kontrolować to. A to już ponad połowa biegu za nami. Widzi to wszystko Janicki jak na dłoni, jak układa się rywalizacja. On, co ciekawe, nie biegnie z niebieskim numerem startowym, bo najlepszy wynik w tym roku, jeśli chodzi o dystans 2000 metrów, należy do Pawła Rafińskiego. 5:51:71, czyli 300 szybciej niż Maciej Janicki, no ale jego nie ma na liście startowej, więc Janicki oczywiście faworytem, ale bez takiego wyróżnienia. Jak to zwykle bywa, złoty numer dla mistrza z zeszłego roku, a niebieski, granatowy dla lidera tabel. W tym przypadku ubiegłoroczny mistrz, zresztą jak całe podium, Krzysztof Zieliński z rocznika 2005, czyli oni już młodzikami nie są i w Karpaczu niestety startować nie mogą. Tutaj tylko roczniki 2006-2007 zostały zaproszone. Tymczasem półtora, już nawet mniej okrążenia do końca.
A ciągle sytuacja się właściwie nie zmienia. Nawet powiedziałbym więcej, zamiast piątki mamy szóstkę. Chociaż teraz tempo troszeczkę rośnie. Już zaczyna nie wytrzymywać Hryniszyn, który długo prowadził. Kurowski próbuje z przodu, tak. Narzucić zawodnik z Fabianic, zaczyna nadawać mocniejsze tempo. On ma drugi czas zgłoszenia. Przyspiesza też Janicki, bo on przechodzi teraz na drugie miejsce. No i 400 metrów zostało do końca. Dzwonek wybrzmiał na stadionie w Karpaczu. Dwóch najszybszych, jeśli chodzi o tych, którzy stanęli na starcie. W tym momencie na dwóch czołowych miejscach Kacper Kurowski z minimalną przewagą nad Maciejem Janickim. No i teraz Janicki przechodzi na zewnętrzną, na drugi tor i mija zawodnika UKS-u Azymut Pabianice. Będzie więc ten 14-letni olsztynianin w tym momencie na miejscu pierwszy. Ma tu jeszcze przepychanka na łuku. Kurowski z kłopotami, bo jeszcze trzeci zawodnik nam tutaj wyskakuje i co więcej, on z Janickim się zaczyna szarpać. To jest Mikołaj Olejnik z UKS-u Filipides Teresin, 6.07.57 w tym roku biegający. Olejnik w niebieskiej koszulce, Janicki w zielonej. Kto będzie pierwszy? Chyba jednak Janicki. On więcej sił zachował na finisz. 5.53.43. Bardzo wartościowy rezultat, aczkolwiek nie tak szybko, jak już Janicki potrafił biegać. Ale kolejni zawodnicy z rekordami życiowymi. Pierwsza trójka na mecie to dokładnie pierwsza trójka listy zgłoszeń. Z jedną drobną różnicą Olejnik wyprzedził Kurowskiego. Ładna ta walka na finiszu, mogło się to podobać, też ta publiczność znowu tak ożyła, jeśli chodzi o tych, którzy zostali jeszcze na stadionie w Karpaczu. 5.53.42 Janicki, 5.53.72 Olejnik i rzeczywiście to jest rekord życiowy, podobnie jak Kacper Kurowski, 5.56.96. Z ogłoszeniem tej trójki jako medalistów tradycyjnie czekamy na zakończenie drugiej serii. Olejnik zadowolony, no rzeczywiście ładnie to rozegrał, bo na ostatnich 200 metrach zaatakował podopieczny Andrzeja Andryszczyka. No, Olejnik, który jeśli chodzi o rywalizację, no to nie ma jeszcze takiego wybranego konkretnego dystansu, bo nawet w tym sezonie i na 600, i na 300, i na 2000, i na 1500 biegał. Skądinąd brązowy medalista w mieszanej sztafecie 4x600 metrów z Łodzi. Brawo!